Finalnie zawsze prezydent Rzeczpospolitej zgodnie z konstytucją musi zostać mu przedstawiona lista kandydatów cieszących się poparciem większości Trybunału Konstytucyjnego. I o to właśnie chodziło nam, wnioskodawcom, żeby wyraźnie wskazać, że przyszły prezes Trybunału Konstytucyjnego, powołany przez prezydenta Rzeczpospolitej, będzie musiał cieszyć się zaufaniem większości sędziów, natomiast nie będzie to mógł być prezes jednostkowo wskazany bądź przez mniejszość sędziów Trybunału. To nie jest koniec tej batalii, że teraz w Sejmie jest procedowana ustawa, która zawiera właściwie analogiczne rozwiązania przesuwające punkt ciężkości z wyboru kandydata na prezesa Trybunału Konstytucyjnego ze Zgromadzenia Ogólnego także w stronę przedstawiciela władzy wykonawczej, czyli prezydenta.